Dzisiejsze spotkanie. Ja od razu uprzedzam, nie jestem prawnikiem, będę mówił o propozycjach rozwiązań prawnych na podstawie doświadczeń z ruchu lokatorskiego i kontaktu zarówno z warszawskim samorządem, jak i z organami władzy centralnej, z którymi na ten temat rozmawialiśmy. Niestety bardzo często, stanowiąc prawo w Polsce, legislatorzy zapominają o jego szerszym kontekście. Wyrywają konkretne propozycje legislacji ze społecznego kontekstu, z którym to się będzie wiązało. Zapominamy często, że reprywatyzacja to nie tylko nieruchomości zwracane tak zwanym prawowitym właścicielom, ale również bardzo często mieszkańcy tych oddawanych budynków, a pośrednio również to całe społeczeństwo, które ponosi obciążenia za pośrednictwem budżetu państwa na wypłatę odszkodowań. I niestety takiej refleksji w Polsce przez bardzo wiele lat brakowało, bo ustawę reprywatyzacyjną ciągle odsuwano na dalszy plan, traktowano jako nieistotną, nieważną. No, niestety nie zgodzę się tutaj z tym, że władze miasta stołecznego Warszawy przykładały należytą staranność do uregulowania tych kwestii.